Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w obiecanym dodatku DLC do Little Nightmares. Jeżeli nie oglądaliście podstawowej części gry, to zapraszam serdecznie, udało mi się przejść. I tutaj chciałbym pozdrowić AGM, Agnieszka poleciła mi te dodatki, żeby ograć, bo naprawdę warto i... Wiele wyjaśniają, jeżeli chodzi o podstawową część gry. Wiele ciekawostek jest. Nawet AGM zrobiła kilka takich właśnie filmów, ale nie miałem okazji oglądać, żeby sobie nie spoilerować. Jak przejdę te dodatki, to na pewno sobie obejrzę, bo na pewno coś pominąłem. A stworzyła takie właśnie fajne filmy, jeżeli chodzi o wyjaśnienia. Więc zapraszam do obejrzenia. Wiecie co? Tych dodatków jest chyba trzy takie rozdziały. Secrets of the Mav. Tym razem śledzimy losa nowego bohatera. Chłopca zwanego The Runaway Kid, który stara się wydostać z podwodnego ośrodka zwanego Paszczą. The Mav. To nie wiem, to czy to jest jakieś po prostu podzielone na właśnie na kilka rozdziałów. Ja sobie tylko coś zobaczę, słuchajcie, bo to będzie wybór rozdziału, to będzie to. Rozszerzenie odkrywa najmroczniejsze sekrety lokacji i odpowiada na szereg pytań, które nie znalazły odpowiedzi w przygodach dziewczynki Six, właśnie podstawowej. W nowym świecie, właśnie razem z Runaway Kid, tutaj losy jakby tych dwóch bohaterów kilkakrotnie krzyżują się właśnie z tą dziewczynką, więc zobaczymy. Trzy rodzaje. Samodzielne historie, więc tam nie ma znaczenia podobno jakie przejdziemy, chociaż autorzy polecają, żeby jakby tak przechodzić tak jak to wychodziło, nie? Po kolei. Czyli to jest to. To, raz, dwa i chyba trzy. Chyba to. Wybór rozdziału. Dobra, no to co, jedziemy? Jedziemy, nie? To będzie to. Twoje postępne rozdziały zostały ostatecznie, na pewno też... Tak, bo ja nie wiem, o co chodzi. Chyba moje poprzednie, nie wiem. Ja to jeszcze raz zainstalowałem, ale chyba... Tak, no. Ja chcę... Dodatek, tak? Dodatek, no. No, jest chłopczyk. Rzeczywiście inny bohater. Starałem się właśnie w miarę szybciej jakoś to... móc to sobie kupić, wiecie, i... też mu się coś śniło. I szybciutko zagrać, żeby mieć już, wiecie, tak... taki... O Jezu, podgląd na tą poprzednią część, żeby nie zapomnieć, co było w niej. Czy tutaj... Jezu... Czy są jakieś latarenki, coś tego? Tu chłopczyk skacze... A, i kłóca... Aha, i to było takie coś. Raczej nie pamiętam, słuchajcie, czy mieliśmy jakąś latarenkę. No, dziewczynka miała, że można było chyba coś tam odpalić. No ale dobra. Tutaj chyba nic z tego. A tutaj jest na przykład, ma takie, co to jest? Jakaś laleczka? Może tu skoczyć? Już nie skoczę na to wyro. Coś się tu zbiera, bo powiem wam, że... O, tu jest jakaś... Matko Bosko, jak ciemno. Na tą klamkę chciałbym. Powiem wam, że właśnie w po... O, tutaj ktoś jest, coś obrócił na boczek. No tak, bo to my jesteśmy w ogóle... Wygląda jakby to był jakiś sierociniec. Co chciałem mówić? Boże, wyszło mi z głowy. No, chciałem coś powiedzieć. Coś pewnie nieistotnego. Coś chciałem skłamać pewnie. Jezu, ten pajacyk. Nie wyczymie. Ja nie wyczymie. Ten pajacyk też był. Obcięliśmy mu rączki. Jeżeli... Dobra, wiem co miałem powiedzieć. Chodziło mi o zbieranie jakichś takich... Bo w podstawowej części były takie laleczki. I trzeba było je po prostu zwyczajnie rozbić. Więc pytanie na przykład, czy tutaj coś takiego też jest. Jezus, tam słychać jakieś jęki. W ogóle te dzieci tutaj pakowane były w jakieś kokony, a idźże. Zjadane.
Ja sobie tak nie za bardzo, wiecie, też przypominam, bo to są jakieś nowe lokacje, prawda? Owszem, jesteśmy na tym statku tutaj, tam też to było. Nawet chyba wspomniałem o tym, że no chyba jesteśmy na jakimś statku, bo to się wszystko tak chyboce tutaj. A co on ma nóżkę jakąś taką? Fu, a co to jest? Aha, te glizdy. Ma taki bandażyk, no nie? Glistki chyba nie wyjdą, nie? Może lepiej nie ryzykować. Aha, nie, wyjdą. Myślałem, że boją się światełka. No i co teraz? A, to oko. Boże. Z tym okiem to też. A, bo mogę biec, zapomniałem. Ciap, 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 ciap. Się obiłem. A, jak to było? To mam tylko... No niegodaj, że ja muszę tu gdzieś zejść. Oczywiście, że muszę zejść. Halina. Trzymaj mnie. A, brakuje mi tu latarenki. Coś się w tych klatkach znowu jest. Cokolwiek. Na pewno jest, tylko ja jak zwykle... Jak to chodzi? Patrzcie, tam ktoś jest. Jezu, pewnie dopadnie to dziecko i... Aha. Zwiała nam. Ale latarenkę ma. Nie będę ryzykował. Nie chcę się tutaj spieszyć też. Nie ma co. Nic z tego, nie? Nie ma to jak wpaść na klocki. Nie, tych drzwi to chyba nawet nie ma sensu też otwierać, prawda? Przypominam sobie tych lokacji. Czy na przykład powtarzają się jakieś. Czy tam na górze coś nie... No ciemno jak cholera, więc nie wiem o co chodzi, czy ja to... A poczekajcie, tak tylko z ciekawości ustawienia. Czy jest coś takiego jak klawiatura? Róg do spójrz, skok, bieg, latarka. F, a pokaż F. Jak będzie latarka, to umrę. No nie, nie ma. Dobra, chodzi... to było chrapnięcie mojego psa, jak coś. Wiecie co? No nie ma. No nie ma. Tylko czy można by było wejść tu? Boże. Czemu tak? Nie wiem czemu, ale chłopczyk się nie chce złapać, nie? Jest coś takiego tutaj, że... Wydawało mi się, że ta właśnie dziewczynka, ona mogła się tam łapać. Dobra, nieważne. No, never mind. Podejrzewam, że coś tutaj będzie... O Jezu. Coś można było zrobić. Coś za drzwiami jest? A, dźwignia. Mogę ją ten? Znaczy ona jest na dół. Co ja chcę tutaj robić? Podejrzewam, że to jest, kurde, miejsce, w którym właśnie dziewczynka chyba... Jest jakaś dziewczynka. Ej, dziewczynko! Kurde, to chyba trzeba przesunąć. Dawaj to. Naprawdę? No nie możecie tego złapać i trzymać to. To jakaś butelka jest w tym zlewie, nie? Czy na przykład można ją rozbić, czy coś? No dobra. Nie wiem o co chodzi właśnie z tym. Czy on ma się złapać jakoś?
dziwne, nie? No bo powinien się złapać, tylko nie rozumiem. To jest kamerę, mogę tu ustawiać. Słuchajcie, a może myszką, bo już nie pamiętam. A myszką, dobra. To czekajcie, to jeszcze tu. Mogę jeszcze raz? Chcę zobaczyć, czy po prostu to są jakieś sekrety, czy co to jest. Myszką, słuchajcie. No. Noż kurde. Ale nic nie ten. Po prostu muzyczka tylko zagrała. Nie, bo myślałem, że wiecie, osiągnięcie jakieś, może jakiś sekret, coś się pojawi na ekranie, ale nic. I też mnie właśnie ciekawi odnośnie tej butelki tutaj. Czy to mogłoby być, jak myślicie? Nie, to raczej by było zbyt daleko. Dobra, nie będę kombinował. Chyba, że tą skrzynię jakbyśmy sobie przytargali do tego zlewu, no to może by się udało. Dobra, idziemy tam, gdzie dziewczynka poszła. Nie będę wymyślał. Tu zlazła, na tu, tak? A, poszła. Więc mam wrażenie, słuchajcie, że coś się stanie tej dziewczynce, a my po prostu zyskamy jej latarkę. Kuźwa, wcale bym się nie zdziwił. Ciep, 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 ciep. Z tego. A tu? Co to? Nie. Czyli poszła tu. Dobra. Wow! Plum. Nic nie ma w wodzie? Brodzimy. Pytanie, czy ja... Czy ja tu wyjdę? To może to przytargamy, czekajcie, bo to tak... A złapiesz to? Może ten tu. Było tak, pamiętacie, w podstawce, jak uciekaliśmy przed czymś, ale to było... To nie była woda, tylko to były takie buciki, nie? Chyba pełno butów było. I tam coś pływało w tych butach, o Jezu. Dobre to było też. Tutaj widzę, że można przejść. A tu? Coś tu jest? Sprawdzę tylko. No i widzicie. Wcale bym się nie zdziwił właśnie, jakby ta dziewczynka tutaj. No tutaj niby jest rączka. Ale wiecie, różnie może być. Glut mnie biegnie za mną, ale jest coś takiego, że... A nie, myślałem. Że się boi światła, wiecie o co chodzi. O, widzę, że gluty w wodzie śmigają. Okej. Pierwszy zgon. No co zrobić? Biegniem dalej.
Może boczkiem, co? Bo to w sumie też nie wiemy. Boże. O kurde. Może skok lepiej tu zrobić? To 3 razy sztukę, nie? Naprawdę? Ciężko wyczaić, słuchajcie, jak one spadają, w którym miejscu spadają. Nie widzę tego też za bardzo. Miała być to 3 razy sztuka. Już 4 razy idzie, nie? Tak jakby to było gdzieś tu? Aha. No niby tu widać troszkę, nie? Że to tam z tej strony jest, czy z tej. Tego się boję. No. Tak centralnie z tej kraty mi tutaj. Chyba tutaj w tej szafce nic, co? Nie będę wymyślał. Ej. Zapis. Wow. Aha, to lalka. No, coś tu pływa. Ewidentnie. Idzie do mnie. Nic tu nie widzę. Ale coś czuję, że nieraz jeszcze będziemy musieli przed tym uciekać. Aha, tędy nie przejdę, tak? To co, mam wpaść w to? Gluty. Gluty blokują pewnie dopływ tutaj wody. Pytanie, czy można w nie rzucić. Jak to było? O kurde. O kurde. Chyba się trochę gluty wściekły. Jak mnie dopadły! Myślałem, że się przytrzymam troszkę, a tu nichuchu. Pytanie właśnie, czy o to chodziło, tak? Żeby tutaj odblokować... Kurde, nie wiem. Bo się wściekły trochę, nie? Czekajcie, może to otworzyć trzeba tu? Nie. O kurde. No właśnie.
Znowu mnie coś zaraz złapie. Pamiętam, jak się wystraszyłem raz, jak szliśmy tą właśnie Six, tą dziewczynką. To... O Jezu. To nas złapało coś. Pamiętam, jakieś rączki. No na razie, słuchajcie, idziemy. Na razie nie widzę nic. Ni huhu, tak? Ni w lewo, ni w prawo. Ni, 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 ni huhu. Tu jest, słuchajcie, jakaś dźwignia. Aha. Chyba coś się włączyło. I teraz może co? Tak. Zalejemy to wodą. No dobra, dobra. Spoko. Nawet sobie wrzucimy papier. A co sobie będziemy żałować? No. Tylko pytanie, co... Po co? Na co? Na co ja się zapytuję? Na co zapełniliśmy ten... Ten zbiornik wodą? Po co? Bo nie ma takich rzeczy, jakieś nurkowanie czy coś, nie? Chłopczyk nie umie takich rzeczy robić. Chyba mogę to opróżnić. Dobra, wiem. I tu jest chyba takie wyjście. Dobra, wiem, wiem. Dobra. W połowie. Muszę wskoczyć do tej wody. O, o, tu. No. Chryste, panie. Aha. Ale to... Kurde, powiem wam. No ciekawe, ciekawe, ale... W którym momencie tam biec do tego? Chyba, że po prostu nie trzeba tego wszystkiego zapełniać, bo ja tam aż 3 chyba zrobiłem. To nie potrzeba. Chyba o to chodziło. Tak, bo to będzie to samo, no nie? Tak, chodzi o to, żeby chyba... Jest jakiś etap tego, czekajcie. Dobrze to mówię? Na przykład tyle, nie? No. Idealnie. O to chodziło. Co, wskakujemy, co? Już lezie coś. Chryste, panie. O Jezu. Dobre, co? O, dobra.
Dobrze, że ten nasz bohater w miarę szybko pływa, nie? Wow! Tego się nie spodziewałem. No, tego się nie spodziewałem. Ja pierdzie. Chyba te butelki, widzicie? Są. Je chyba trzeba będzie rozwalić. Jezus, jaki fuks. Pokażcie. Tak, no, to tam była wcześniejsza w tym zlewie. No, no, no. To czyli będą to takie coś w rodzaju jakiegoś dodatku. Znaczy takie zbieractwo. No, dobra. Tam pominąłem jedno. Nie szkodzi nic. Jezu. Aha, a mogę przesunąć? Nie, tylko wejść, tak? Nie, bo wydaje mi się, że można to przesunąć. Ale nie. Okej. Dziwne, słuchajcie. A tu jest taka drabinka chyba. Mogę wejść na górę? Nie, to nie jest drabinka. Tu jest! No, Frodo! Patrz, z czego żyjesz. Mój pies, jak coś. Boże. No i widzicie. A nie jest to za wysoko? Już widzę rączkę, słuchajcie. To nie jest nic fajnego. Może tak? O Boże. Ciekawe, czy mi ta rączka nie dziabnie czasem. Nie, to już nieżywe przecież. Się rozbujam, nie? Podejrzewam, że nie ma sensu tutaj do tej wody wpaść, bo i tak już by było po nas. Dobra. Pytanie, co robimy tu? Fu. To już jakieś ryby są. Właśnie, może te ryby? To słuchajcie. Nakarmimy to coś. Jezus Maria, nie mną. O, pewnie, że tak. Czemu ja? Weź tę rybę. Cholera. Chyba, że po prostu poczekać, aż aż rączka zacznie zabierać rybkę, to wtedy ja. Dobra. A, tu. O Jezus. Jeszcze raz. O, szkoda. Będzie. Indiana Jones. Normalnie Indiana Jones. Idzie. No dlaczego ja? No niesprawiedliwe. O, udało się. Po co panikujesz?
Prawda. Przestań panikować. To mogę chyba przesunąć. Mogę? Tylko, że tam na dole nie było czasem jakiejś butelki. Jakiejś butelczyny. Mogę otworzyć tę szafkę? Nie. Buteleczko. Halo. Nic? Dobra. Nie chcą dać, to nie. Nie, no to było do przewidzenia, że ja spadnę. No jak żeby inaczej. Dobra. Tutaj pomału może, co? Bo zaraz spadnę znowu rzeczywiście. A tutaj takie wejście? Nie. Łe? Ke? Butem! Butem go, Frodo! Tylko, że... O, tam było przejście. To już wiem, co zrobić. Tylko, że spieprzyłem to. Trzeba po prostu otworzyć tą klamkę na pewno, którąś z tych przedmiotów tu na dole. Ale nawet nie spojrzałem, że jest coś takiego jak tutaj o ta deseczka. Pokaż, no. Chyba, że to... A nie, nie trzeba butem. Kombinuję. Aż się boję tu wejść. Tę bańkę mogę przesunąć. Czekaj, po co? Po prostu, żeby tu sobie wejść? Chyba tak. Pokaż. Ale nie widzę, żebym mógł na tę bańkę wejść. A na krzesełko? Na krzesełko. Tylko, że co, krzesełko mogę przesunąć, czy nie? Ledwo, bo ledwo. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Nie, wiecie co, nie mogę już dalej przesunąć. Bez sensu. Bardziej tę bańkę, ale tę bańkę... Na nią nie wejść nie mogę. Chyba, że... Czekajcie, troszkę bańki i troszkę krzesełka, może tak. Nie. Po prostu nie da rady, widzicie, dosunąć jakby do... Nie, na bańkę w ogóle nie mogę wejść. Do tego miejsca. No widzę, że tutaj jest takie coś do przesunięcia. Chyba, że nie trzeba. Nie, no trzeba. A tu? Boże, wymyślam. Boże, wymyślam pewnie. Patrzcie, nie mogę wyjść. Tu. O Jezu, ale się komplikuje sprawę totalnie. Po co tak? No. Już mi bańka wylądowała w tym. Na stoliku. Nie wiem, czy... Ta. Jezus Maria. Aż go połamało, ale to tak powiem wam, że zdrowo. No, ale dobrze, że tu. Bezpiecznie, bezpiecznie, pomalutku. A teraz na przykład jakby tak przesunąć krzesełko. No, na przykład.
Aha. Taka sprawa. A jakbym tak tutaj go do tego dziadostwa tutaj doprowadził, wpadłbyś? Nie. Dobra, wezmę klucz. Wiecie, bo ono tak miał. W miarę po cichu chodzi, nie? Nie po cichu, tylko wolno. Dobra, mamy tu jakiś zapis. Słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Woda zrzucona, no tu musimy uważać ewidentnie. Elektryczność to nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o łażenie po wodzie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii. Z tego co wiem, to one tam nie są krótkie, te trzy. Boże, nie są długie te rozdziały, nie są krótkie. Nie są długie te rozdziały, tam trzy rozdziały są, z tego co wiem. Więc przejdziemy sobie. No, ja się bardzo cieszę. Na razie nie widzę żadnych podobieństw, jeżeli chodzi o podstawową. Nawet chyba nie kojarzę tych pomieszczeń, ich to są zupełnie chyba jakieś inne pomieszczenia. Bo tak pomyślałem, że może to są jakieś podobne, które były w podstawce, a są zalane wodą, ale nie, chyba nie. Także do następnego odcinka. Fajnie się to zapowiada. Idziemy pomalutku. Także trzymajcie się. Cześć.